jeżeli mówimy o tym, że edukacja włączająca jest ważna i chcemy, aby nauczyciele zajmowali się tym tematem, musimy im dać narzędzia, które pozwolą im na realizację tych zajęć. Edukacja włączająca jest wpisana w podstawę programową. Dzięki temu każdy nauczyciel może realizować ją na swoich zajęciach, przede wszystkim w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, którą my jako Fundacja Rodziny Szczepczyńskich bardzo mocno chcemy wspierać. Stworzyliśmy pakiet książek, narzędzi edukacyjnych, poradników dla nauczyciela, które opierają się na tym, że nauczyciel zna się na swoim zadaniu i jeżeli damy mu właściwe narzędzia, on będzie sam w stanie dopasować je do swojej grupy odbiorców, do swoich dzieci i będzie w stanie wyprzedzać sytuację, edukując o tym, że obok nas funkcjonują osoby, które inaczej poznają świat, inaczej reagują na bodźce, mają inne potrzeby, mogą być przestymulowane, mogą mieć nadpobudliwość psychoruchową, mogą mieć również zaburzenia sensoryczne. I jeżeli wyedukujemy dzieci w tym zakresie i będą wiedziały, że kolega czy koleżanka nie zachowuje się dziwnie, nie jest uprzywilejowana, to będziemy właśnie wtedy edukować włączająco, czyli będziemy tworzyć tą inkluzję na poziomie całej klasy. My jako fundacja skupiamy się na nauczycielu. Dlaczego? Ponieważ jeżeli spojrzycie Państwo na działania różnych specjalistów, to tak naprawdę systemowo pracę z dzieckiem wykonuje tylko nauczyciel, który po pierwsze ma siatkę godzin. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ma dzieci pod sobą tygodniowo około 18 godzin. Żaden specjalista, ani pedagog specjalny, ani psycholog, ani psychiatra nie ma takich możliwości obserwacji dziecka, nie ma takich możliwości wpływania na dziecko i co najważniejsze, nie ma możliwości budowania takiej relacji z dzieckiem jak nauczyciel przedszkolny i nauczyciel wczesnoszkolny.